Księga czwarta. Pierwsze łaski. Rozdział pierwszy w Neapolu. Fragment książki Historia Sanktuarium w Pompejach, napisanej przez błogosławionego Bartola Longo. Wydawnictwo Rosemaria. Maria. cud miał miejsce w lutym 1876 roku, kiedy zakładaliśmy Bractwo Różańcowe w Dolinie Pompejańskiej i budowaliśmy tymczasowy ołtarz. Wtedy to w Neapolu nastąpiło niezwykłe zdarzenie, które odbiło się szerokim echem, a słyszał o nim nawet arcybiskup Sisto Riario Sforza. Cud dokonał się w pewnym pałacu stojącym przy ulicy Trybunali 62. Zaskakujące było to, że miał on ścisły związek z deklaracją złożenia ofiary na budowę świątyni w Pompejach. Jego świadkami była pani Anna Maria Lucarelli, jej bliscy oraz kilka innych rodzin. Pani Lucarelli była powszechnie szanowana w Neapolu. Wyróżniała się pobożnością, starannym wykształceniem oraz zdolnościami artystycznymi. Słowem wzór chrześcijanina żyjącego w wielkim świecie. Przez ten cud niebo chciało wszystkim wiernym mieszkańcom Neapolu dać znak jak miłym Maryi był projekt budowy kościoła. Zarazem była to pierwsza łaska, którą królowa Niebios obdarzyła swoich czcicieli, realizujących to dzieło. Posłużę się tu krótkim opisem tego zdarzenia, sporządzonym przez samą panią Lucarelli, który został odczytany z ambon kościołów neapolitańskich. Dwunastoletnia dziewczynka, Clorinda Lucarelli z Neapolu, od sierpnia 1874 roku cierpiała na napady padaczki. Mimo wszelkich lekarskich terapii, jej stan pogorszył się tak bardzo, że najbliżsi pogrążeni byli w wielkim smutku i niepokoju. Ciocia klorindy, Anna Maria Lucarelli, która przyjęła do siebie osieroconą dziewczynkę i wychowywała jak własne dziecko, poprosiła o diagnozę najsławniejszego lekarza neapolitańskiego, profesora Antonia Cardarelliego. Potwierdził on opinię wszystkich innych lekarzy, że napady mają charakter epileptyczny. Przepisał sposób leczenia, ale nie rokował większych szans na poprawę. Jego słowa jeszcze bardziej zasmuciły krewnych. 1 maja 1875 roku pani Lucarelli zaprowadziła dziewczynkę do kościoła Świętego Mikołaja Stolentino, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej z Lourdes. Kazała jej napić się wody z cudownego źródła i modlić gorąco w intencji uzdrowienia. Potem wróciła do domu, Ożywiona nową nadzieją i ufnością w dobroć i moc Matki Bożej. Bóg jednak chciał w swoich niezbadanych wyrokach spełnić jej prośbę w późniejszym czasie i w pewnym celu. Stan Klorindy pogarszał się coraz bardziej. Napady powtarzały się częściej, co trzeci lub czwarty dzień, a nieraz nawet kilka razy w ciągu dnia i miały cięższy przebieg. Wyjeżdżano poza miasto, ale i to nie wpłynęło w niczym na stan chorej. Wiejskie powietrze ani lekarstwa nie przyniosły najmniejszej ulgi, tak, że chora po upływie pół roku, zniechęcona bezskutecznością starań, nie chciała się dalej leczyć. Po tylu daremnych nadziejach i trudach, zatroskana ciocia chciała jeszcze wysłać Klorindę w towarzystwie siostry miłosierdzia. Do lourdes z nadzieją na cud przy cudownym źródle. Lecz miała obawy przed wysłaniem chorej w tak daleką podróż. Napady epileptyczne powtarzały się także i w nocy. Rzucały ją na ziemię, nierzadko powodując skaleczenia aż do krwi. Z ust wypływała piana, a ciałem rzucały gwałtowne wstrząsy. Święto Matki Bożej Gromnicznej w 1876 roku, Clorinda zaraz po obiedzie umknęła czujności cioci. Zaniepokojona pani Lucarelli pobiegła jej szukać, drżąc ze strachu, by chory nie spotkało jeszcze jakieś większe nieszczęście. Znalazła ją przy studni z głową zanurzoną w wiadrze. Prawdopodobnie dziewczynka chciała się napić i nachyliwszy się dostała ataku. Groziło jej śmiertelne niebezpieczeństwo zachłyśnięcia się wodą albo wpadnięcia do studni. Nazajutrz, 3 lutego, napady powtarzały się bezustannie, aż chora straciła przytomność i nie poznawała najbliższych osób. Pani Lucarelli była niezwykle zmartwiona. Tego samego dnia przybyła do niej hrabina de Fusco. I powiedziała o zamiarze zbudowania świątyni ku czci Matki Bożej Różańcowej. Opowiedziała jej też o kilku nadzwyczajnych zdarzeniach, które były widocznymi znakami błogosławieństwa Bożego, o planie założenia bractwa i ołtarzu na cześć Matki Bożej. Ponadto mówiła o staraniach podejmowanych dla zmiany przykrego położenia mieszkańców Doliny oraz ich edukacji. Słuchając tego, pani Lucarelli nabrała ducha i odwagi. Przyrzekła też w sercu, że jeśli jej siostrzenica wyzdrowieje, to gorliwie włączy się w rozpoczęte dzieło. Jej nadzieja była o tyle większa, o ile ona i jej dwie siostrzenice wstąpiły przed paroma miesiącami do trzeciego zakonu dominikańskiego. Świadomość, że należy do ulubionych dzieci królowej Różańca, dodawała jej otuchy. Już od dawna pani Lucarelli nie czuła takiej ufności i radości, dokonała także wpisów w książeczce hrabiny de Fusco i powiedziała Pani hrabino, jeżeli Matka Boża, którą czczę z całego serca, udzieli mi tej łaski i uzdrowi moją siostrzenicę. To cała poświęcę się jej służbie. Sama będę chodziła do Neapolu i zbierała datki na nowy kościół. Proszę przyjąć moją składkę nie jeden solt na miesiąc, ale dziesięć i ureguluję ją za cały rok z góry jako zadatek mojego przyrzeczenia. Najświętsza panna uznała, że nadszedł czas objawienia swojej mocy dzieciom tej nędznej ziemi. Jak niegdyś na weselu w Kanie Galilejskiej przyspieszyła godzinę cudów Jezusa tak i teraz spełniła pragnienie pani Lucarelli 13 lutego 1876 roku w tym dniu w którym wystawiono w Pompejach obraz Matki Bożej Różańcowej ku publicznej czci i zawiązano bractwo Różańcowe Clorinda została całkowicie uzdrowiona. Świadectwo to pochodzi z relacji spisanej własnoręcznie przez panią Lucarelli 13 kwietnia 1876 roku. W maju tego samego roku odczytali je z ambony ojcowie Carlo Rossi w kościele Najświętszej Maryi Panny z Monte Santo, Giuseppe Altavilla w parafii św. Dominika z Soriano i Gabriele de Felice z zakonu teatynów w Neapolu. Zamieściło je też czasopismo i Gili Amaria, numer dziewiąty z tego roku. Dwóch profesorów, którzy leczyli klorindę, Marcio Castronuovo i Salvatore Farina, poświadczyli niebezpieczny stan dziecka bezskuteczność wszelkich terapii oraz nagłe i niespodziewane uzdrowienie. Ponieważ odzyskanie zdrowia nie nastąpiło wskutek zabiegów medycznych, a nawet sprzeciwiało się lekarskiej wiedzy, lekarze ci zmuszeni byli przyznać działanie sił nadprzyrodzonych. Cóż więcej chcieć od naukowców? Oto ich opinie. Poświadczam, że panna Clorinda Lucarelli od sierpnia 1874 roku cierpiała na napady epileptyczne, które powtarzały się w różnych odstępach czasu aż do dnia 13 lutego 1876 roku, kiedy trwale ustały. Nadmienie, że diagnozę tę postawiłem nie sam, ale w uzgodnieniu z panem profesorem Antonim De Martinem, a zatwierdził ją pan profesor Cardarelli. Przepisaliśmy chorej najskuteczniejsze leki i zaleciliśmy zmiany klimatu, odżywiania i tym podobne. Mimo to napady epileptyczne powtarzały się równie gwałtownie i często przez kolejne miesiące. Oświadczam to, aby dać świadectwo prawdzie. Doktor Medycyny i Chirurgii Marcio Castronuovo, Neapol, 18 marca 1876 roku. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że dwunastoletnia panna Clorinda Lucarelli, córka zmarłego profesora Domenika Lucarelli, cierpiała od kilku lat na napady epileptyczne, które bez widocznych przyczyn i mimo różnorodnych środków leczniczych atakowały ją w dzień i w nocy, co miało miejsce jeszcze przed czterema ostatnimi miesiącami. Wtedy chora nagle, bez żadnych leków, całkowicie wyzdrowiała i jest zupełnie zdrowa, po dziś dzień. Poświadczam to moim słowem honoru i jestem gotów oświadczenie to powtórzyć pod przysięgą. Profesor Salvatore Farina, Neapol, czwarty czerwca 1876 roku.